Niepubliczne przedszkole otrzymało dotacje z Urzędu Miasta w kwocie ponad 540 tysięcy złotych, z czego 160 tysięcy złotych miało być przeznaczone na dzieci, które wymagały specjalnego kształcenia. Kontrola Urzędu Miasta wykonana przez Centrum Usług Wspólnych wykazała nieprawidłowości w wydatkowaniu tych pieniędzy. Nie były one w całości wydatkowane na te dzieci oraz nauczyciele nie posiadali, co niektórzy nie posiadali wymaganych kwalifikacji do prowadzenia zajęć, zwłaszcza sportowych. Innego zdania jest reprezentujący przedszkole prawnik. To tutaj troszeczkę mylnie tak sprawa jest łączona z dziećmi niepełnosprawnymi, tak, bo to były zajęcia dla wszystkich dzieci. Ta osoba nie miała jednego z zaświadczeń, natomiast to nie przesądza o tym, że ta dotacja została źle wydatkowana. Pieniądze, które pochodziły z dotacji, miały być wydane także na remont. W rozliczeniu wykazano brodziki, wykazano kabinę prysznicową, umywalki. Niestety tego w przedszkolu nie było. Wszystkie te materiały zostały zakupione. Celem wykonania tego remontu, tam był problem z wykonawcą. Te prace nie zostały wykonane fizycznie, natomiast my też twierdzimy, że zakup ich był możliwy i jest możliwy do rozliczenia z dotacji. Ostatecznie burmistrz zadecydował o skierowaniu sprawy do prokuratury. Prowadzone w tej sprawie śledztwo będzie skupiało się przede wszystkim na wyjaśnieniu, czy rzeczywiście doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę centrum, a także jeśli rzeczywiście takowe przestępstwo zaistniało, kto za nie odpowiada i kto usłyszy zarzut. Jest jeszcze inna sprawa, która wiąże się z właścicielką przedszkola w Jastrowiu. Jak się okazuje, prokuratura prowadziła w ubiegłym roku śledztwo dotyczące dotacji dla żłobka niepublicznego Motylek w Złotowie. Po analizie zgromadzonego materiału prokurator przekazał akt oskarżenia do sądu. Zarzuca właścicielce żłobka wyłudzenie na szkodę Skarbu Państwa mienia w wysokości ponad 40 tysięcy złotych. Pani zdaniem aktu oskarżenia i prokuratury poświadczała nieprawdę w informacjach cyklicznych, miesięcznych przekazywanych do urzędu. Przedstawiała nieprawdziwe dane związane z uczęszczaniem konkretnych dzieci do żłobka. Z argumentacją prokuratury nie zgadza się pełnomocnik właścicielki żłobka. Dotacja należy się za zajęte miejsce, a nie fizycznie na obecność dziecka. Ale ci rodzice, zgłaszając dziecko i rezerwując miejsce dla niego, oni to miejsce zajmowali. Więc tutaj uważam, że te zarzuty są nietrafione. W tej sprawie sąd zebrał się dwukrotnie. Na ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze poczekamy.